Dzień na harmędzach. Rozdział pierwszy. Cień kasztanów jest zielony i miękki. Kołysze się lekko po ziemi, jeszcze wilgotnej, bo świeżo skopanej, i wznosi się nad głową selednową kopułą pachnącą poranną rosą. Drzewa tworzą wzdłuż drogi wysoki szpaler, a czuby ich rozpływają się w kolorycie nieba. Odurzająca woń bagna ciągnie od stawu. Trawa zielona jak plusz srebrzy się jeszcze rosą, ale ziemia już paruje w słońcu. Będzie upał. Lecz cień kasztanów jest zielony i miękki. Nakryty cieniem siedzę w piasku i wielkim francuskim kluczem dokręcam złączenia wąskotorowej kolejki. Klucz jest chłodny i dobrze leży w dłoni. Co chwila bije nim o szyny. Metaliczny, surowy dźwięk rozchodzi się po całych harmędzach i powraca z daleka niepodobnym echem. Oparci na łopatach stoją koło mnie Grecy. Ale ci ludzie z Salonik i winnych stoków Macedonii boją się cienia. Stoją więc w słońcu, zdjąwszy koszulę i opalają niezmiernie chude barki i ramiona pokryte świeżbem i wrzodami. Ależ pilnie pracujesz dzisiaj, tatku. Dzień dobry. Nie jesteś głodny? Dzień dobry, pani Haneczko. Absolutnie nie. A poza tym walę mocno w szyny, bo nasz nowy kapo, to jest określenie oświęcimskie, więzień kierujący grupą roboczą. Przepraszam, że nie wstaję z szyn, ale pani rozumie, wojna, Bewegung, Arbeit, ruch, praca. Pani Haneczka uśmiecha się. Ależ naturalnie, że rozumiem. Nie poznałabym cię, gdybym nie wiedziała, że to ty. Pamiętasz, jak jadłeś kartofle w łupinach, które dla ciebie kradłam od kur? Jadłem. Ależ, pani Haneczko, ja się nimi zażerałem. Uwaga, Esman od tyłu. Pani Haneczka sypnęła parę garści zboża z sita zbiegającym się ku niej kurczakom, ale obejrzawszy się machnęła lekceważąco. Ach, to tylko nasz szef. Mam go w tym palcu. W takim małym? Strasznie dzielna z pani kobieta. I z rozmachem walnąłem kluczem w szyny, wybijając na jej cześć melodię La donna e mobile. Ależ człowieku, nie hałasuj. Może byś naprawdę jednak coś zjadł? Właśnie idę do dworu, to ci przyniosę. Pani Haneczko, najczulej dziękuję. Myślę, że dosyć mnie pani dokarmiała, jak byłem biedny. Ale uczciwy, rzuciła z lekką ironią. Co najmniej niezaradny, odparowałem jak umiałem. Ale a propos niezaradności. Miałem dla pani dwa piękne mydła z najśliczniejszą, jaka może być nazwą. Warszawa. I ukradli jak zwykle. Jak nie miałem nic, to spałem spokojnie. Teraz, żebym nie wiedzieć, jak owiązał paczki sznurkami i drutem, zawsze rozwiążą. Ale biedny będzie złodziej, jak go złapie. Pani Haneczka roześmiała się na głos. Wyobrażam sobie, aleś dziecko, co do mydła masz się wcale nie martwić. Dostałam dziś od Iwana dwa ładne kawałki. A, byłabym zapomniała. Oddaj ten pakuneczek dla Iwana. To słonina, rzekła kładąc na drzewie małe zawiniątko. A tu? Popatrz, jakie ładne mydła. Odwinęła papier, dziwnie znajomy. Podszedłem i przyjrzałem się dokładnie. Na obu wielkich, jako trzychta kawałkach, wytłoczona była kolumna i napis
Warszawa. Milcząc, oddałem jej zawiniątko. Rzeczywiście ładne mydło. Spojrzałem na pole ku rozrzuconym grupom pracujących ludzi. W ostatniej, aż koło kartofli, dostrzegłem Iwana. Jak pies owczarek naokoło trzody czujnie obchodził swoją grupę ludzi, pokrzykiwał coś, czego z odległości nie było słychać i wymachiwał wielkim, odartym z kory kijem. Ale biedny będzie złodziej, rzekłem, nie spostrzegłszy, że mówię w przestrzeń, bo pani Haneczka odeszła już i tylko z daleka rzuciła mi, odwracając na moment głowę. Obiad jak zwykle pod kasztanami. Dziękuję. I począłem znów dzwonić kluczami o szyny i dokręcać zluzowane śruby. Pani Haneczka wzbudziła pewną sensację wśród Greków, gdyż przynosi im czasem kartofle. Pani Haneczka, gut, ekstra, prima. To twoja Madonna? Beleż gdzie Madonna? Obruszam się, tłukąc przez pomyłkę kluczem w palec. To znajoma. No, kamerade. Filos, compris? Greco bandito. Greco nix bandito. Greco gut człowiek. Ale dlaczego ty nic od niej jeść? Kartofel. Patatas. Nie jestem głodny, mam co jeść. Ty nix gut, nix gut. Kręci głową stary Grek, tragarz z Salonik, który zna 12 języków z południa. My jesteśmy głodni, wiecznie głodni, wiecznie, wiecznie. Kościste ramiona rozciągają się. Pod oparszywiałą świeżbem i wrzodami skórą grają dziwnie wyraźnie, jakby oddzielone osobno mięśnie. Uśmiech łagodzi napięte rysy twarzy, ale czającej się gorączki w oczach nie można zgasić. Jak jesteście głodni, to ją poproście, niech wam przyniesie. A teraz pracujcie. Laborando, laborando, bo nudno z wami. Idę gdzie indziej. A właśnie, Tadeusz, że źle zrobiłeś, rzekł, wysuwając się zza innych stary, gruby Żyd. Oparł łopatę o ziemię i stanąwszy nade mną ciągnął. Przecież i ty byłeś głodny, więc umiesz nas zrozumieć. Nic by ciebie nie kosztowało, żeby tak przyniosła z kubeł kartofli. Słowo kubeł przeciągnął długo i marząco. Ty się, Becker, odczep ode mnie ze swoją filozofią i zajmij się lepiej ziemią i łopatą, compris? Ale żebyś wiedział, będziesz zdychał, to cię jeszcze dobiję, rozumiesz? A wiesz za co? No za cóż to? Za Poznań. A może to nieprawda, że byłeś lagereltesterem w żydowskim lagrze pod Poznaniem? No to co, że byłem? A zabijałeś ludzi? A wieszałeś ich na słupku za głupią, ukradzioną kostkę margaryny albo za bochenek chleba? Wieszałem złodziejów. Becker, mówią, że jest na kwarantannie twój syn. Ręce Beckera kurczowo ujęły trzon od łopaty, a wzrok jego począł uważnie obejmować mój tułów, szyję, głowę. Ty, puść tę łopatę, nie patrz tak bojowo. Może to nieprawda, że to syn kazał ciebie zabić za tamtych z Poznania? Prawda, rzekł głucho. A drugiego syna powiesiłem w Poznaniu. Ale nie za ręce, tylko za szyję, bo ukradł chleb. Bydle! Wybuchnąłem. Ale Becker, starszy, siwawy Żyd, skłonny nieco do melancholii, był już spokojny i opanowany. Popatrzył na mnie z góry prawie z pogardą. Jak długo siedzisz w obozie? O, parę miesięcy. Wiesz, Tadeusz, bardzo cię lubię, rzekł niespodziewanie.
ale ty głodu to tak naprawdę nie zaznałeś, co? Zależy, co to jest głód. Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia. Ja już miałem taki głód. Rozumiesz? A gdy milczałem i tylko od czasu do czasu stukałem kluczem o szyny i machinalnie oglądałem się na lewo i na prawo, czy nie idzie kapo, ciągnął. Nasz lager tam był mały, tuż obok drugi. Drogą chodzili ludzie ładnie ubrani, takie kobiety, na przykład w niedzielę do kościoła, albo młode pary, a dalej wieś. Tam ludzie mieli wszystko, o pół kilometra od nas. A myśmy brukiew, człowieku. U nas ludzie żywcem chcieli się zjadać. I co? Miałem nie zabijać kucharzy, co za masło kupowali wódkę, a za chleb papierosy? Mój syn kradł? To go też zabiłem. Ja jestem tragarz, to znam życie. Przyglądałem mu się ciekawie, jak nowemu człowiekowi. A ty? Ty też tylko twoją porcję jadłeś? To co innego. Ja byłem lagereltesterem. Uważaj! Laborando, laborando, presto! Wrzasnąłem nagle zza zakrętu drogi, bowiem wynurzył się Esman na rowerze i przejeżdżał obok nas, przyglądając się uważnie. Natychmiast pochyliły się niżej karki, wzniosły się ciężko trzymane w pogotowiu łopaty, uderzył o szyny francuski klucz. Esman zniknął za drzewami, łopaty opadły i znieruchomiały. Grecy zapadli w zwykłe odrętwienie. Która godzina? Nie wiem, do obiadu jeszcze daleko. A wiesz, Becker, powiem ci coś na odchodnym. Dziś będzie na lagrze wybiórka. Mam nadzieję, że razem ze swoimi wrzodami pójdziesz do komina. Wybiórka? A skąd wiesz, że będzie? A cóżeś się tak wystraszył? Będzie i tyle. Boisz się, co? Nosił wilk. Uśmiecham się złośliwie, rad z pomysłu i odchodzę nucąc modne tango zwane krematoryjnym. Puste oczy człowieka, z których nagle uciekła wszelka treść, patrzą nieruchomo przed siebie. Rozdział drugi. Szyny mojej kolejki ciągną się wzdłuż i wszerz po całym polu. Tu doprowadziłem je jednym końcem do kupy spalonych kości przewożonych przez auta z Kremo, a drugi utopiłem w stawie, gdzie ostatecznie kości te lądują. Ówdzie wjechałem nimi na górę piasku, który będzie równomiernie rozprowadzony po polu, żeby dać suchy podkład zbyt bagnistej glebie. Tam znów położyłem je wzdłuż wału trawiastej ziemi, która pójdzie na piasek. Tory chodzą tak i siak, a tam, gdzie się krzyżują, jest olbrzymia żelazna płyta obrotowa, która przenosi się raz tu, raz tam. Tłum półnagich ludzi otoczył ją, pochylił się i wczepił w nią palce. Och! Do góry! Wrzasnąłem dla lepszego efektu, podnosząc sugestywnie rękę, jak dyrygent. Ludzie szarpnęli się, raz i drugi. Ktoś przewalił się ciężko przez płytę, sam nie mogąc za bardzo ustać na nogach. Skopany przez towarzyszy, wyczołgał się z kręgu i podnosząc piaskiem i łzami uwalaną twarz, znad ziemi jęknął. Cóż fair, cóż fair! Za ciężkie, kolego, za ciężkie! Wsadził rozcharataną dłoń w usta, ssał chciwie. Do roboty! Auf! Wstawaj! Ano jeszcze raz! Ho! Do góry! Do góry! Zgodnym chórem powtarza tłum, pochyla się jak najniżej. Wypina zębate jak u ryb łuki kręgosłupów, wypręża mięśnie tułowia.
ale ręce przytknięte do płyt zwisają luźne i bezwładne. Do góry! Do góry! Nagle na ten krąg wyprężonych grzbietów, na zgięte karki, na pochylone aż ku ziemi głowy, na sflaczałe ręce posypał się grat uderzeń. Trzon łopaty bębnił o łby, obijał skórę na kościach i głucho stękał po brzuchu. Zakotłowało się naokoło płyty. Okropny wrzask ludzki buchnął nagle i urwał się, a płyta dźwignęła się do góry i, chybocąc się ciężko, zawisła nad głowami ludzi i ruszyła, grożąc w każdej chwili upadkiem. — Wy psy! — rzucił odchodząc kapo. — Ja będę wam ale pomagał! Dysząc ciężko, przecierał ręką czerwoną, obrzękłą twarz o żółtych plamach i wodził za nimi roztargnionym, bezmyślnym spojrzeniem. Jakby tych ludzi widział po raz pierwszy. Potem zwrócił się do mnie. — Ty, kolejarz, gorąco dzisiaj? — Gorąco. Kapo, tę płytę trzeba położyć przy trzecim inkubatorze, prawda? A szyny? Poprowadzisz prosto do rowu. Ale tam jest wał ziemi po drodze. To go przekop. Do południa musi być zrobione. A na wieczór zrobisz mi 4 pary noszy. Może się kogo poniesie na lagier. Gorąco dziś, co? Gorąco. Ale kapo, dalej z tą płytą. Do trzeciego domku. Kapo się patrzy. Kolejarz, daj mi cytrynę. Niech kapo przyśle do mnie pipla. To jest chłopiec u blokowego lub kapy. Nie mam w kieszeni. Kiwa kilkakrotnie głową i odchodzi kulejąc. Idzie na dwór, na wyżerkę. Ale wiem, że tam mu nic nie dadzą. Bije ludzi. Kładziemy płytę. Straszliwym wysiłkiem dociąga się szyny, podważa kilofem, gołymi palcami dokręca się śruby. Głodne, gorączkowe postacie leżą nieporadne, zgonione, pokrwawione. Słońce wychodzi wysoko na niebo i grzeje coraz dokuczliwiej. Która godzina, kolego? 10. Mówię, nie podnosząc oczu od szyn. O Boże, Boże, jeszcze 2 godziny do obiadu. Czy to prawda, że dziś będzie w obozie wybiórka, że pójdziemy do krematorium? Już wszyscy wiedzą o wybiórce. Ukradkiem opatrują sobie rany, żeby były czyściejsze i mniejsze. Zrywają bandaże, masują mięśnie, spryskują się wodą, żeby być świeższymi i raźniejszymi na wieczór. Walczą o byt ciężko i bohatersko. Innym jest wszystko jedno. Ruszają się, żeby uniknąć bicia, żrą trawę i lepką glinę, aby nie czuć głodu. Chodzą osowiali, jeszcze żywe trupy. My wszyscy, krematorium, ale wszyscy Niemcy będą kaput. Wojna fini. Wszyscy Niemcy krematorium. Wszyscy kobiety, dzieci. Rozumiesz? Rozumiesz, Greco gut. Ale to nieprawda. Wybiórki nie będzie. Keine Angst. Nie ma się czego bać. Przekopuję wał. Lekka, poręczna łopata sama chodzi w dłoniach. Grudy wilgotnej ziemi poddają się łatwo i miękko wylatują w powietrze. Dobrze jest pracować, jak się zjadło na śniadanie ćwierć boczku z chlebem i czosnkiem i zapiło się puszką skondensowanego mleka. W skąpym cieniu murowanego inkubatora kucnął komandofiurer, esman dozorujący oddział roboczy, mały, wysuszony esmanek w rozchełstanej koszuli. Zmęczył się łażeniem wśród kopiących. Umie boleśnie smagać szpicrutą. Wczoraj ciął mnie 2 razy przez plecy.
Gleisbauer, co tam nowego słychać? Śmigam łopatą i przybijam ziemię na wierzchu. Pod Orłem padło 300 000 bolszewików. To dobrze, nie? Jak myślisz? No pewnie, że dobrze. Bo tam zginęło drugie tyle Niemców. A bolszewicy będą za rok tutaj. Jak tak dalej pójdzie? Tak myślisz? Uśmiecha się złośliwie i zadaje sakramentalne pytanie. Daleko do obiadu? Wyciągam zegarek. Stary srebrny grat ze śmiesznymi rzymskimi cyframi. Lubię go, bo jest podobny do zegarka ojca. Kupiłem go za paczkę fik. 11. Herlak wstał spod muru i spokojnie wyjął mi go z ręki. Daj mi go. Bardzo mi się podoba. Nie mogę, bo to mój własny z domu. Nie możesz, to nie. Zamachnął się i cisnął zegarek o ścianę, po czym siada znów w cieniu i podkula nogi. Gorąco dzisiaj, co? Milcząc, podnoszę zegarek i zaczynam gwizdać ze złości. Najpierw Fox o wesołej Joannie, potem stare tango o Rebece, potem warszawiankę i rotę. A wreszcie repertuar z lewej strony. Właśnie gwizdałem międzynarodówkę, wtórując w myśli: Eto budet pośredni i ryszitelny błoj, gdy nagle przesłonił mnie wysoki cień i ciężka dłoń spadła mi na kark. Podniosłem głowę i zamarłem. Rozpościerała się nade mną olbrzymia, czerwona, obrzękła twarz, a trzon od łopaty niepokojąco chwiał się w powietrzu. Nieskazitelnie białe pasiaki odcinały się ostro od dalekiej zieleni drzew. Mały, czerwony trójkąt z cyferką 3277 przyszyty do piersi chwiał się dziwnie i rozrastał w oczach. — Co gwizdzesz? — spytał kapo, patrząc mi prosto w oczy. — To taki bardzo międzynarodowy slogan, panie kapo. A znasz ten slogan? No, trochę, z rozmaitych stron, dodałem przezornie. A to znasz? Spytał. I ochrypłym głosem zaczął śpiewać Rote Fahne. Odrzucił trzon od łopaty, oczy zalśniły mu niespokojnie. Nagle urwał, podniósł kij i pokiwał głową pół z pogardą, a pół z politowaniem. Żeby to prawdziwy SS słyszał, już byś nie żył. Ale ten... Herlak pod murem śmieje się szeroko i dobrodusznie. I wy to nazywacie katorgą? Trzeba było być jak ja na Kaukazie. Kommandofuhrer, już zasypaliśmy jeden staw kościami ludzkimi. A ile zasypano przedtem? A ile poszło do Wisły? Tego ani pan, ani ja nie wiemy. Trzymaj pysk, świński psie! I wstał spod muru, sięgając po upuszczoną szpicrutę. Bierz ludzi i idź po obiad! Rzucam łopatę i znikam za węgłem inkubatora. Z daleka słyszę jeszcze głos kapy, ochrypły i dychawiczny. Tak, tak, to są świńskie psy! Trzeba ich wszystkich wybić do nogi. Ma pan rację, panie Kommandofuhrerze. Rozdział 3. Wychodzimy na drogę prowadzącą przy Harmenze. Wysokie kasztany szumią. Cień jest jeszcze zieleńszy, ale jakby suchszy. Jak wyschłe liście. Jest to cień południa. Po wyjściu na drogę trzeba koniecznie przejść obok malutkiego domku o oknach z zielonymi okiennicami, które w środku mają niezgrabnie wycięte serduszka i o białych w pół zesuniętych firaneczkach. Pod oknami pną się delikatne róże o bladym matowym kolorze,
a w skrzyneczkach rosną jakieś dziwne fioletowe kwiateczki. Na schodach z ganeczkiem oplecionym ciemnozielonym bluszczem bawi się mała dziewczynka z wielkim, mrukliwym psem. Pies, widocznie znudzony, daje się ciągnąć za uszy, tylko przekręca łbem, oganiając się od much. Dziewczynka jest w białej sukieneczce, ma opalone brązowe ramiona. Pies jest rasy Doberman, o brązowym podgardlu, a ta dziewczynka to córka Unterscharführera, podoficerski stopień SS, gospodarza w Harmensy. A ten dworek z różyczkami i firaneczkami to jego dom. Zanim się wyjdzie na drogę, trzeba przebyć parę metrów grząskiego, lepkiego błota, ziemi zmieszanej z trocinami i polewanej odkażającą substancją. To, żeby nie przywlec żadnej zarazy na Harmensy. Obchodzę ostrożnie z boku to świństwo i wyłazimy z połem na drogę, gdzie rzędem poustawiane stoją kotły z zupą. Przywiózł je samochód z obozu. Każde komando ma swoje kotły poznaczone kredą. Obchodzę je dookoła. Zdążyliśmy na czas. Nikt nam jeszcze nie ukradł. Trzeba samemu spróbować. Pięć naszych, dobrze. Zabierać te dwa rzędy. Należą do kobiet, nie wolno grandy robić. A, jest. Monologuję głośno i ciągnę kocioł sąsiedniego komanda, a na jego miejsce podstawiam nasz, o połowę mniejszy, i kreślę nowe znaki kredą. Zabierać! Gromko wołam na Greków, którzy gapią się na proceder, pełni zrozumienia. Ty! Coś kotły zamienił? Czekaj, stój! Wołają tamci z drugiego komanda, którzy też już idą po obiad, tylko się spóźnili. A kto ci zamienił? Trzymaj pysk, człowieku! Tamci biegną, ale Grecy, ciągnąc kotły po ziemi, stękając, klnąc po swojemu putare i porka, popychając i poganiając się wzajemnie, znikają za żerdzią oddzielającą świat od Harmensy. Przełażę za nimi ostatni. Słyszę, jak tamci są już przy kotłach i klną mnie w żywy kamień, a moją familię rozstawiają z uporem po kątach. Ale wszystko jest w porządku. Dziś ja, jutro oni. Kto pierwszy, ten lepszy. Nasz patriotyzm komandowy nie wychodzi nigdy poza ramy sportu. Zupa bulgocze w kotłach. Grecy co parę kroków stawiają kotły na ziemi. Oddychają ciężko, jak ryby wyrzucone na brzeg, i ukradkiem zlizują palcami cieknącą wąziutkimi strugami spod niedokręconych pokryw lepką, gorącą maź. Znam jej smak, zmieszany z kurzem, brudem i potem rąk, bo sam te kotły nie tak dawno nosiłem. Stawiają kotły i wyczekująco patrzą mi w twarz. Podchodzę uroczyście do środkowego kotła, wolno odkręcam śruby, przez nieskończenie długie pół sekundy trzymam dłoń na pokrywie i podnoszę. Dzień na Harmensach. Taśma pierwsza, koniec ścieżki pierwszej. Kilkanaście par oczu gaśnie w zniechęceniu. Pokrzywa. Rzadka biała ciecz chlupie w kotle. Na powierzchni pływają żółte oka margaryny. Ale wszyscy poznają po kolorze, że pod spodem leżą całe, nieposiekane, włókniste łodygi pokrzyw o zgniłym kolorze i ohydnym zapachu. Że zupa do samego dna jest taka sama. Woda, woda, woda. Na moment świat ciemnieje w oczach dźwigających ludzi. Kładę pokrywę na kocioł. W milczeniu znosimy kotły na dół. Wielkim łukiem obchodzę teraz pole ku grupie Iwana, który zdziera nawierzchnię łąki przy kartoflach.
Długi rząd ludzi w pasiakach stoi nieruchomo przy czarnym wale ziemi. Od czasu do czasu ruszy się łopata, ktoś przegnie się, zamrze na chwilę w tym ruchu, wyprostuje się z wolna, dźwignie łopatę i zastygnie na długo w półobrocie, w niedokończonym geście jak zwierzę zwane leniwcem. Za chwilę poruszy się ktoś inny, machnie łopatą i zapadnie tak samo w bezwładne otępienie. Nie pracują rękoma, lecz oczami. Gdy pojawi się na horyzoncie esman lub kapo, albo spod wnęki, gdzie panuje wilgotny cień świeżej ziemi, ciężko wygramoli się dozorca, łopaty szczękają żywiej, choć póki się da, latają puste, członki poruszają się jak w kinie, śmiesznie, kanciasto. Włażę wprost na Iwana. Siedzi w swej wnęce i kozikiem wrzyna na korze grubego drąga ozdoby. Kwadraty, wężyki, serduszka, ukraińskie napisy. Obok klęczał stary, zaufany Grek i pakował coś do jego torby. Zdążyłem jeszcze dostrzec białe, pierzaste skrzydło i czerwoną głowę gęsi, dziwnie wygiętą na grzbiet, gdy Iwan, zobaczywszy mnie, rzucił na worek marynarkę. Słonina przemiękła mi w kieszeni i mam brzydką plamę na spodniach. — Od pani Haneczki — rzekłem krótko. — Nie mówiła nic? Miała przynieść jajka. — Kazała ci podziękować za mydło. Bardzo się jej podobało. — To хорошо. Ja je wczoraj kupił od Żyda z Kanady. Dałem 3 jajka. Iwan rozwija słoninę. Jest wymiętoszona, rozparzona i żółta. Mdło mi się robi na jej widok, może dlatego, że zbyt wiele boczku zjadłem z rana i jeszcze mi się odbija. O, blać! Za takie 2 kawałki tylko tyle dała? Ciasta ci nie dała? Iwan patrzy na mnie podejrzliwie. A wiesz, Iwan, rzeczywiście dała ci za mało. Widziałem to mydło. Widziałeś je? Iwan poruszył się niespokojnie we wnęce. Trzeba iść, ludzi pognać do roboty. Widziałem i za mało ci dała. Więcej ci się należy, zwłaszcza ode mnie. Postaram ci się oddać. Chwilę patrzymy sobie twardo w oczy. Rozdział 4. Nad samym rowem wyrósł tartak, a po drugiej stronie, gdzie stoi głupi, wąsaty post, wartownik SS-man, z paru trójkątami wysłużonych lat na ramieniu, rosną maliny o bladych, jakby zakurzonych liściach. Dnem rowu biegnie mętna woda. Panoszą się w niej jakieś zielone, oślizłe dziwotwory. Czasem ze szlamem wygarnie się czarnego, wijącego się węgorza. Grecy zjadają go na surowo. Rozkraczam się nad rowem i łopatą powoli przesuwam po dnie. Stoję ostrożnie, by nie zamoczyć butów. Post podchodzi bliżej, przygląda się w milczeniu. Co to będzie tu robione? Grobla, a potem oczyścimy rów, panie post. A skąd masz takie ładne buty? Buty mam istotnie ładne. Na podwójnej podeszwie, ręcznie szytej, półbuty bardzo wymyślnie, na modę węgierską dziurkowane. Przynieśli mi je przyjaciele z rampy. Dostałem w obozie razem z tą koszulą, odrzekłem, wskazując mu na jedwabną koszulę, za którą dałem chyba z kilo pomidorów. Takie buty dają u was? No, przypatrzcie, w jakich ja chodzę. Pokazuje mi buty zmarszczone i popękane. Na nosie prawego łata. Kiwam w zrozumieniu głową. Podniosłem na niego wzrok pełen bezgranicznego zdziwienia. Jakże ja mogę sprzedać panu własność obozu? No jakżeż ja mogę? Post opiera karabin o ławkę i podchodzi bliżej do mnie, przechylając się nad wodą, która odbija jego postać. Sięgnąłem łopatą i zmąciłem obraz.
Wszystko wolno, jak nikt nie widzi. Dostaniesz chleba, mam w chlebaku. Chleba dostałem w tym tygodniu 16 bochenków z Warszawy. Poza tym za takie buty pół litra wódki murowane. Uśmiecham się więc wyrozumiale. Dziękuję. Dostajemy w obozie takie porcje, że nie jestem głodny. Chleba i słoniny mamy dosyć. Ale jeśli pan post ma chleba za dużo, to niech da tym Żydom, którzy pracują tam, przy wale. O, ten, co nosi darń, rzekłem wskazując na małego, chudego Żydka o kaprawych, załzawionych oczach. To bardzo porządny chłopak. Zresztą te buty nie są dobre, zelówka się odrywa. W zelówce istotnie jest szpara. Chowa się tam czasem parę dolarów, czasem parę marek, czasem jakiś list. Post zagryza wargi i patrzy na mnie ze ściągniętymi brwiami. A za co ciebie zamknęli? Szedłem ulicą. Była łapanka. Złapali, zamknęli i przywieźli. Zupełnie niewinnie. Wy wszyscy tak mówicie. O, nieprawda, nie wszyscy. Mego przyjaciela aresztowali za to, że fałszywie śpiewał. Rozumie pan post? Falschgesungen. Łopata, którą bez przerwy poruszam pod dniem mulistego rowu, zaczepiła się o coś twardego. Szarpie? Drut. Klnę brzydko pod nosem, a post ogłupiały patrzy na mnie. Was falschgesungen. Ale co śpiewał fałszywie? O, to cała historia. Raz w Warszawie, gdy podczas nabożeństwa śpiewano pieśni kościelne, mój przyjaciel zaczął śpiewać hymn narodowy. A że śpiewał bardzo fałszywie, więc go zamknęli i powiedzieli, że dotąd nie wypuszczą, aż się nauczy nut. Bili go nawet, ale nic z tego. Będzie pewnie siedział aż do końca wojny, bo jest zupełnie niemuzykalny. Raz nawet pomylił marsz niemiecki z marszem Chopina. Post syknął coś i odszedł w stronę ławki. Usiadł, podniósł w zadumie karabin i bawiąc się zamkiem zarepetował. Podniósł głowę, jakby coś sobie przypominając. Ty, warszawiak! Chodź, dam ci chleb, oddasz go Żydom, rzekł sięgając po torbę. Uśmiecham się najprzyjemniej, jak tylko umiem. Po tamtej stronie rowu ciągnie się linia wart i postom wolno strzelać do ludzi. Za łebek dostają 3 dni urlopu i 5 marek. Niestety nie wolno nam tam chodzić, ale jeśli pan post chce, to proszę rzucić chleb, a ja naprawdę złapię. Staję w wyczekującej pozycji, ale post odkłada nagle torbę na ziemię, zrywa się i melduje przechodzącemu dowódcy warty, że wszystko bez szczególnych wydarzeń. Janek, który pracuje obok mnie, takie miłe dziecko z Warszawy, które nic z obozu nie rozumie i chyba do końca nie zrozumie, wygarnia pracowicie szlam, układając go równo i starannie po drugiej stronie, prawie wprost pod nogi posta. Dowódca warty podszedł bliżej i popatrzył na nas tak, jak się patrzy na parę koni, które ciągną wóz albo na pasące się bydło. Janek uśmiecha się szeroko w jego stronę i kiwa porozumiewawczo głową. — Rów oczyszczamy, panie Rottenführer, pod oficerski stopień SS. Bardzo dużo błota. Rottenführer ocknął się i spojrzał na mówiącego więźnia ze zdziwieniem takim, jak patrzy się na pociągowego konia, który nagle przemówił, albo na pasącą się krowę, która zacznie śpiewać modne tango. Chodź na tu, rzekł do niego. Janek odłożył łopatę, przeskoczył rów i podszedł. Wtedy Rottenführer podniósł rękę i trzasnął go z całej siły w twarz. Janek potoczył się, chwycił się krzaków malin i wjechał do szlamu. Zabulgotała woda, ja zakrztusiłem się śmiechem. Rottenführer zaś rzekł. G-
Gówno mnie obchodzi, co ty robisz nad rowem. Możesz nic nie robić, ale jak mówisz do SS-mana, to masz czapkę zdjąć ze łba i opuścić ręce. Rottenführer odszedł. Pomogłem Jankowi wyleźć z błota. Ale za co ja dostałem? No za co? Za co? Spytał zdumiony, nic nie rozumiejąc. To nie pchaj się na ochotnika, odrzekłem. A teraz się oczyść. Kończymy właśnie szlamowanie rowu, gdy nadszedł pipel od kapa. Sięgam po chlebak, przekładam bochenek chleba, słoninę i cebulę. Wyciągam cytrynę. Post z drugiej strony przygląda się milcząco. Pipel! No chodź tu. Mam. No wiesz dla kogo. Dobra, Tadek, słuchaj. Nie masz co do jedzenia? Ale wiesz, coś słodkiego albo jajek. Nie, nie, ja nie jestem głodny. Jadłem na dworze. Dostałem od pani Haneczki trochę jajecznicy. Morowa kobieta. Tylko chciałaby wszystko wiedzieć o Iwanie. Ale wiesz, jak kapo pójdzie na dwór, to mu nic nie dają. Niech nie bije ludzi, to mu dadzą. No powiedz mu to. A od czego jesteś pipel? Nie umiesz organizować. Przypatrz się, jak tu niektórzy gęsi łapią i wieczorem smażą w bloku, a twój kapo zupę je. Smakowały mu wczorajsze pokrzywy? Pipel popatrzył na mnie badawczo. Jest to młody, ale bardzo sprytny chłopak. Niemiec. Był w wojsku, choć ma dopiero 16 lat. Szmuglował. Tadek, mów od razu, przecież się rozumiemy. Na kogo chcesz mnie napuścić? Wzruszam ramionami. Na nikogo. Ale przypatrz się dobrze gęsiom. A wiesz, że wczoraj znowu zginęła jedna gęś, a Unterscharführer zbił kapę po pysku i zabrał mu ze złości zegarek. No, idę i popatrzę. Idziemy razem, bo jest już przerwa na obiad. Gwiżdżą przeraźliwie od strony kotłów i machają rękoma. Jak kto stoi, rzuca narzędzia. Łopaty sterczą na wałach. Z całego pola idą powoli ku kotłom zmęczeni ludzie, chcąc przeciągnąć błogą chwilę przed obiednią, głód, który zaraz będą nasycać. Spóźniona ciągnie za wszystkimi grupa Iwana. Iwan zatrzymał się nad rowem przy moim poście i rozmawia z nim długo. Post pokazuje ramieniem. Iwan kiwa głową. Wrzaski i nawoływania przynagliły go do pośpiechu. Przechodząc koło mnie rzuca: zdaje się, że dziś nic nie upolujesz. Dzień się jeszcze nie skończył, odparłem. Rzuca mi z ukosa złośliwe i wyzywające spojrzenie. Rozdział 5. W pustym inkubatorze pipel rozstawia naczynia, wyciera stołki i nakrywa stół do obiadu. Pisarz komanda, grecki lingwista, kurczy się w kącie, żeby wydać się jak najmniejszym i najbardziej niepozornym. Przez wywalone drzwi widać jego twarz koloru granatowego raka, o oczach wodnistych jak żabi skrzek. Na dworze na placyku, otoczonym naokoło wysokim wałem ziemi, posadzono więźniów. Siedli tak jak stali, po pięciu szeregami i w grupach. Siedzą ze skrzyżowanymi nogami, wyprostowani, ręce opuszczone są do bioder. Podczas wydawania obiadu nie wolno im się ruszyć. Później będą mogli przegiąć się w tył i położyć się na kolanach towarzysza. Ale biada, jeśli złamią szyk szeregów. Z boku w cieniu nasypu niedbale siedzą esmani. Maszynowe pistolety położywszy nonszalancko na kolanach, wyciągają z toreb i chlebaków chleb. Smarują uważnie margaryną, jedzą powoli i odświętnie. Do jednego przysiadł się Rubin, Żyd z Kanady, i cicho z nim rozmawia.
załatwia interes dla siebie i dla kapy. Sam kapo olbrzymi i czerwony stoi przy kotle. Biegamy z miskami w ręku niczym najwytrawniejsi kelnerzy. W całkowitym milczeniu podajemy zupę, w całkowitym milczeniu wyrywamy przemocą menaszki z rąk, które chcą coś z pustego dna jeszcze wygrzebać, jeszcze przedłużyć chwilę jedzenia, jeszcze raz oblizać miskę, ukradkiem przeciągnąć palcem po dnie. Kapo odskoczył od kotła, wpadł w szeregi, dojrzał. Kopniakiem w twarz obala liżącego miskę, kopie raz i drugi w podbrzusze i odchodzi, depcząc po kolanach i rękach, ale ostrożnie omijając jedzących. Wszystkie oczy patrzą z wysiłkiem w twarz kapy. Jeszcze dwa kotły. Dolewka. Co dzień kapo rozkoszuje się tą chwilą. Za 10 lat obozu należy mu się ta pełnia władzy nad ludźmi. Końcem chochli wskazuje, kto zasłużył na dolewkę. Nie pomyli się nigdy. Dolewkę dostaje lepiej pracujący, silniejszy, zdrowszy. Chory, osłabiony, wyschły człowiek nie ma prawa do drugiej miski wody z pokrzywą. Nie wolno marnować pokarmu dla ludzi, którzy niedługo pójdą do komina. Forarbeiterom należą się z urzędu 2 pełne miski zupy z kartoflami i mięsem wygrzebanej z dna kotła. Z miską w ręku oglądam się niezdecydowany. Czuję na sobie czyjś uporczywy wzrok. W pierwszym rzędzie siedzi Becker. Wyłupiaste oczy utkwił pożądliwie w zupie. Masz, zjedz. Może ci nareszcie zaszkodzi. W milczeniu chwyta miskę z rąk i zaczyna łapczywie jeść. A miskę postaw koło siebie, żeby pipel pozbierał, bo dostaniesz od kapy w mordę. Drugą miskę oddaję Andrzejowi. Przyniesie mi za to jabłek. Pracuje w sadzie. Rubin, co post mówił? Pytam półgłosem, mijając go, aby pójść do cienia. Post mówił, że Kijów zajęli. Odpowiada cicho. Zatrzymuję się zdziwiony. Kiwa mi niecierpliwie ręką. Odchodzę w cień, podkładam pod siebie marynarkę, aby nie pobrudzić jedwabnej koszulki. Układam się wygodnie do snu. Odpoczywamy, jak kogo na to stać. Kapo poszedł do inkubatora i po zjedzeniu 2 misek zupy zasnął. Wtedy Pipel wyciągnął z kieszeni kawał gotowanego mięsa, pokroił go na chlebie i począł jeść ostentacyjnie na oczach głodnego tłumu, zagryzając mięso cebulą jak jabłkiem. Ludzie porozkładali się w ciasnych szeregach jeden za drugim i zakrywszy głowy marynarkami, zapadli w ciężki, niespokojny sen. My leżymy w cieniu. Naprzeciw rozłożyło się komando dziewcząt w białych chusteczkach. Z daleka pokrzykują coś do nas i na migi układają całe historie. Ten i ów kiwa porozumiewawczo. Jedna z dziewcząt klęczy całkiem z boku, a w wyprostowanych nad głową rękach trzyma belkę, wielką i ciężką. Co chwila Esman, pilnujący komanda, popuszcza smycze psa. Pies rwie się do jej twarzy, ujadając wściekle. Złodziejka? Domyślam się leniwie. Nie, złapali ją w kukurydzy z Petrem. Petro uciekł, odrzekł Andrzej. Wytrzyma 5 minut? Wytrzyma, to twarda dziewka. Nie wytrzymała. Ugięła ręce, rzuciła belkę i upadła na ziemię, głośno zanosząc się płaczem. Andrzej odwrócił się i spojrzał na mnie. — Nie masz, Tadik, papierosa? — Szkoda. — Odżycie. Po czym owinął głowę w marynarkę, wyciągnął się wygodnie i zasnął. Układałem się i ja do snu, gdy szarpnął mnie Pipel. — Kapo cię woła! — Uważaj, bo zły! Kapo obudził się, ma czerwone oczy. Przeciera je i patrzy nieruchomo w przestrzeń. — Ty! — dotknął mi grożąco palcem piersi.
Dlaczego oddałeś zupę? Mam co innego jeść. Co on ci dał za to? Nic. Kiwa głową niedowierzająco. Porusza ogromnymi żuchwami, jak krowa żująca pokarm. Jutro w ogóle zupy nie dostaniesz. Dostaną ci, co nic innego nie mają do jedzenia, rozumiesz? Dobrze, kapo. Dlaczego nie zrobiłeś 4 trak, jak ci kazałem? Zapomniałeś? Nie miałem czasu. Kapo widział, co robiłem przed południem. Zrobisz je i po południu. I uważaj, żebyś sam na nich nie leżał. Ja ci to mogę zrobić. Czy mogę już odejść? Dopiero teraz spojrzał na mnie. Utkwił we mnie martwy, pusty wzrok człowieka, wyrwanego z głębokiego zamyślenia. Czego ty tu chcesz? Zapytał. Rozdział 6. Spod kasztanów doszedł mnie zdławiony krzyk człowieka. Zbieram klucze i zakrętki, układam tragi jedną na drugiej i rzucam Jankowi. Janek, weź skrzynkę, bo się mamusia będzie gniewała. I podchodzę w stronę drogi. Na ziemi leżał Becker, charczał i pluł krwią, a Iwan kopał go, gdzie popadło. Patrz, co ten Hadziuka zrobił. Cały obiad ci wyżarł, złodziej przeklęty. Na ziemi leży menaszka pani Haneczki z resztą kaszy. Wsadziłem mu ryło do menaszki, rzekł ciężko dysząc Iwan. Dokończ go, muszę iść. Umyj menaszkę, rzekłem do Bekera i postaw pod drzewem. Uważaj, żeby cię kapo nie złapał. Właśnie zrobiłem czworonoszy. Wiesz, co to znaczy? Na drodze Andrzej ćwiczy 2 Żydów. Nie umieli maszerować. Kapo połamał im na łbach 2 kije i zapowiedział, że się muszą nauczyć. Andrzej przywiązał im po kiju do nogi i tłumaczy, jak może. Czartowo wy dzieci, taj dywyś, ce lewa, ce prawa, links, links. Grecy otwierają szeroko oczy i maszerują w koło, ze strachu szurając nogami po ziemi. Ogromny tuman kurzu wzbija się wysoko w górę. Koło rowu, gdzie stoi post, ten od butów, pracują nasi chłopcy. Planują ziemię, delikatnie ubijając ją i głaszcząc łopatami, jakby była ciastem. Wrzeszczą, gdy idę na przełaj, zostawiając głębokie ślady. Tadek, co słychać? A nic, Kijów zajęli. A czy to prawda? Śmieszne pytanie. Tak, drąc się na cały głos, omijam ich z boku i idę wzdłuż rowu. Nagle słyszę za sobą wołanie. Halt! Halt, du Warszawer! I za chwilę niespodziewanie po polsku. Stój, stój! Po drugiej stronie rowu dobiega do mnie pędem mój post. Karabin pochylił jak do szturmu. Jest bardzo podniecony. Stój! Stój! Stoję. Post przedziera się przez krzaki jeżyn, repetuje karabin. Coś ty teraz mówił o Kijowie? Wy tu plotki polityczne rozpuszczacie. Wy tu tajną organizację macie. Numer? Numer? Podaj swój numer. Dygocąc ze złości i wzburzenia, wyciąga świstek papieru, długo szuka ołówka. Uczułem, jak ze mnie coś odpływa, ale trochę ochłonąłem. Przepraszam. Pan post nie zrozumiał. Pan post słabo po polsku rozumie. Ja mówiłem o kijach, które Andrzej przywiązał Żydom na drodze. I że to jest bardzo śmieszne. Tak, tak, panie post. Właśnie to on mówił. Potwierdza zgodny chór. Post zamierzył się karabinem, jakby chciał mnie sięgnąć kolbą przez rów. Ty jesteś ale zwariowany. Ja jeszcze dzisiaj zamelduję na polityczny. Numer. No, numer.
119, 109. Pokaż no ręce. Patrz. Wyciągam ramię z wytatuowanym numerem i jestem pewien, że z daleka nie widzi. Chodź bliżej. Nie wolno mi. Może postrobić meldunek, ale ja nie jestem Biały Wańka. Biały Wańka parę dni temu wlazł na brzozę rosnącą na linii postów, żeby naciąć gałęzi na miotłę. Za miotły można dostać w obozie chleb lub zupę. Post złożył się i strzelił. Kula przeszła na ukos przez pierś i wyszła tyłem przez kark. Przynieśliśmy chłopca do obozu. Odchodzę zły, ale tuż za węgłem dogania mnie Rubin. Tadek, no cóżeś ty zrobił? I co to będzie? A co ma być? Przecież ty wszystko powiesz, że to ja. Oj, coś ty najlepszego zrobił. Jak można tak głośno krzyczeć? Ty mnie zniszczyć chcesz. A czego ty się boisz? U nas nie sypią. Ja wiem i ty wiesz, ale zicher jest zicher. Pewne jest pewne. Ty, a może dasz te buty, a ja z nim obgadam? To morowy chłop. Tylko za długo żyje. Butów nie dam, bo mi szkoda, ale mam zegarek. Nie chodzi i ma pęknięte szkło. Ale od czego ty jesteś? Zresztą daj swój, nic cię nie kosztował. Oj, Tadek, Tadek. Rubin chowa zegarek. Słyszę z daleka. Kolejarz! Biegnę na przełaj przez pole. Oczy kapy nabrały złowieszczego wyrazu, a w kącikach ust pojawiła się piana. Ręce olbrzymie, goryle ręce kołyszą się miarowo, a palce się kurczą. Coś handlował z Rubinem. Kapo przecież widział. Kapo wszystko widzi. Dałem mu zegarek. Co? Ręce powoli poczęły się podnosić ku mojemu gardłu. Skamieniałem ze strachu. Bez najmniejszego ruchu to dzikie zwierzę przemknęło mi w myśli, nie spuszczając z niego oczu, wypaliłem jednym tchem. Dałem zegarek, bo post chce mi robić meldunk na polityczny za to, że prowadzę tajną robotę. Ręce kapo rozprężyły się zwolna i opadły wzdłuż boków. Szczęka zwisła lekko jak u psa, któremu jest zbyt gorąco. Słuchając opowiadania niezdecydowanie, macha trzonkiem od łopaty. Idź do roboty. Zdaje się, że ciebie dziś poniosą do obozu. Tadeusz Borowski. Dzień na Harmencach. W tej chwili czyni błyskawiczny ruch. Podrywa się na baczność i ściąga czapkę z głowy. Odskakuje, uderzony z tyłu rowerem. Zrywam czapkę. Unterscharführer, gospodarz z Harmensi, zeskakując z roweru, czerwony ze zdenerwowania. Co się tu dzieje na tym zwariowanym komandzie? Dlaczego ci ludzie chodzą tam z poprzywiązywanymi kijami? To jest czas pracy. Oni nie umieją chodzić. Jak nie umieją, to ich zabić. A wie pan, że znowu zginęła gęś? Czego stoisz jak głupi pies? Wrzasnął kapo na mnie. Andrzej ma zrobić z nimi porządek. Los! Poleciałem ścieżką. Andrzej, kończaj ich. Kapo kazał. Andrzej chwycił kij i uderzył na odlew. Grek zasłonił się ręką, zaskowyczał i upadł. Andrzej położył mu kij na gardło, stanął na kiju i zakołysał się. Odszedł prędko w swoją stronę. Z daleka widzę, jak kapo z Esmanem idą do mego posta i długo z nim gadają. Kapo gestykuluje gwałtownie trzonkiem łopaty. Czapkę ma nasadzoną na łbie. Gdy odeszli, podszedł do posta Rubin. Post wstał z ławki, zbliżył się na drów, wreszcie wszedł na groble. Po chwili Rubin kiwa na mnie. Podziękuj panu postowi, że ci nie zrobił meldunku. Rubin
Nie ma zegarka na ręku. Dziękuję i odchodzę w stronę warsztatu. Stary Grek, ten od Iwana, zatrzymuje mnie po drodze. Kamerade! Kamerade! Ten Esman to z obozu, prawda? Albo co? To dziś naprawdę będzie wybiórka? I w dziwnej egzaltacji siwy, wysuszony Grek, kupiec z Salonik, odrzuca łopatę i podnosi do góry ręce. Nous hommes les hommes mirables. O Dieu, Dieu. O Boże, Boże, jakże nędzny jest nasz ludzki los. Blade niebieskie oczy patrzą w niebo, które jest tak samo niebieskie i blade. Rozdział 7. Podnosimy wagonik. Naładowany do pełna piaskiem, wykoleił się na samej szajbie. Cztery pary wychudłych ramion pchają wóz raz do przodu, raz do tyłu, huśtają. Rozkołysali, podnieśli przednią parę kół, wstawili na szyny. Podkładamy kołek. Lora już włazi na szyny, nagle puszczamy ją i wyprostowujemy się. Zbiórka! Wre się i gwiżdże z daleka. Lora bezwładnie opada i kołami zarywa się w ziemię. Ktoś odrzuca niepotrzebny drąg. Wysypujemy piasek z lory wprost na szajbę. I tak się jutro sprzątnie. Idziemy na Antretn. Dopiero po chwili orientujemy się, że przecież za wcześnie. Słońce stoi jeszcze wysoko. Do czuba drzewa, o które opiera się nosem w porze zbiórki, jest jeszcze kawał drogi. Najwyżej trzecia. Twarze ludzkie są niespokojne i pytające. Stajemy w piątkach, równamy, dociągamy torby i pasy. Pisarz liczy nas nieustannie. Od strony dworu idą esmani i te nasze posty. Obstawiają nas wokoło. Stoimy. Na końcu komanda noszę z dwoma trupami. Na drodze uczynił się większy ruch niż zwykle. Ludzie z Harmenzi chodzą tu i tam, zaniepokojeni naszym wczesnym odejściem. Ale dla starych lagrowców rzecz jest jasna. W Lagrze będzie naprawdę wybiórka. Parę razy mignęła jasna chusteczka pani Haneczki. Kobieta zwraca ku nam pytające oczy, stawia koszyk na ziemi i opiera się o stodołę. Patrzy. Idę za jej wzrokiem. Patrzy niespokojnie na Iwana. Zaraz za esmanami nadszedł kapo i Herlak, komandofiurer. Rozstąpić się i podnieść ręce do góry, rzekł kapo. Wtedy wszyscy zrozumieli. Rewizja. Rozpinamy kurtki, otwieramy torby. Esman wprawny i szybki. Przejeżdża rękoma po ciele, sięga do torby. Obok reszty chleba, paru cebul i jakiejś zestarzałej słoniny. Jabłka. Niewątpliwie z sadu. Skąd to masz? Podnoszę głowę. Mój post. Z paczki, panie post. Przez chwilę patrzy mi ironicznie w oczy. Te same jabłka jadłem dzisiaj po obiedzie. Wypaproszają z kieszeni kawały słoneczników, kaczany kukurydzy, ziele, szczaw, jabłka. Raz po raz podrywa się krótki ludzki wrzask. Biją! Nagle Unterscharführer wszedł w sam środek szeregu i wyciągnął na bok starego Greka z dużą wypchaną torbą. Otwórz! Rzekł krótko. Trzęsącymi się rękoma Grek otworzył torbę. Unterscharführer zajrzał do środka i zawołał kapa. Patrz, kapo! Nasza gęś! I wyciągnął z torby gęś o olbrzymich, rozłożystych skrzydłach. Pipel, który też podbiegł do worka, krzyknął triumfująco do kapy. Jest! Jest, a nie mówiłem?
Kapo zamachnął się kijem. Nie bij, rzekł wstrzymując mu rękę Esman. Wyciągnął z pochwy rewolwer i zwrócił się wprost do Greka, wymownie gestykulując bronią. Skąd to masz? Jak nie odpowiesz, to cię zastrzelę. Grek milczał. Esman podniósł pistolet. Spojrzałem na Iwana. Był zupełnie blady. Spojrzenia nasze spotkały się. Zacisnął usta i wystąpił z szeregu. Podszedł do Esmana, zdjął czapkę i rzekł. To ja mu dałem. Wszystkie spojrzenia zawisły na Iwanie. Unterscharführer wolno podniósł pejcz i ciął go po twarzy raz, drugi, trzeci. Potem zaczął bić po głowie. Pejcz świszczał, twarz więźnia pokryła się krwawymi pręgami, ale Iwan nie padał. Stał z czapką w ręce, wyprostowany z rękoma wzdłuż bioder. Nie uchylał głowy, chwiał się tylko całym ciałem. Unterscharführer opuścił rękę. Zapisać numer i złożyć meldunek. Komando, odmarsz! Odchodzimy równym wojskowym krokiem. Zostaje za nami kupa słoneczników, kępy ziela, szmaty i torby, pognieciony jabłka, a za tym wszystkim leży wielka gęś o czerwonym łbie i rozłożystych białych skrzydłach. Na końcu komanda idzie Iwan, niepodtrzymywany przez nikogo. Za nim na noszach niosą dwa trupy przykryte gałęziami. Gdy przechodziliśmy koło pani Haneczki, zwróciłem głowę w jej stronę. Stała blada i wyprostowana, z rękoma przyciśniętymi do piersi. Wargi jej drżały nerwowo. Podniosła wzrok i spojrzała na mnie. Wtedy zobaczyłem, że jej duże, czarne oczy pełne były łez. Po apelu wpędzili nas na blok. Leżymy na pryczy, wyglądamy przez szpary i czekamy na koniec wybiórki. Czuję się, jakbym zawinił w tej całej wybiórce. Ten dziwny fatalizm słów, w tym przeklętym Oświęcimiu nawet złe słowo ma moc stawania się. Nie przejmuj się, rzekł Kazik. Daj lepiej coś do tego pasztetu. Pomidorów nie masz? Nie co dzień świętego Jana. Odsunąłem przygotowane kanapki. Nie mogę jeść. Na dworze kończą wybiórkę. Lekarz Esman, zabrawszy liczbę i numery zapisanych, odchodzi do następnego bloku. Kazik zabiera się do odejścia. Idę kupić papierosów. Ale wiesz, Tadek, jesteś frajer. Bo jakby mi kto kaszę wyjadł, to bym go zbił na marmoladę. W tej chwili na krawędzi buksy wylazła z dołu jakaś siwa, ogromna czaszka i spojrzała na nas, na nasze zażenowane, mrugające oczy. Potem ukazała się twarz Beckera, zmięta i jeszcze bardziej postarzała. Tadek, ja mam do ciebie prośbę. Gadaj, rzekłem przechylając się ku niemu. Tadek, idę do komina. Pochyliłem się jeszcze niżej i zajrzałem mu z bliska w oczy. Były spokojne i puste. Tadek, ale ja byłem tyle czasu taki głodny. Daj mi coś zjeść na ten ostatni wieczór. Kazik uderzył mnie dłonią po kolanie. Znasz tego Żyda? To Becker, odrzekłem cicho. Te, Żyd, właź tu na buksę i zażeraj. Jak się nażresz, to resztę zabierz ze sobą do komina. Właśnie buksę. Ja tu nie śpię, to możesz mieć wszy. Tadek chwycił mnie za ramię. Chodź, mam tu na bloku świetną szarlotkę wprost od mamy.
Złażąc z buksy, trącił mnie ramieniem. — Patrz! — rzekł szeptem. Spojrzałem na Beckera. Miał przymknięte powieki i jak ślepiec próżno szukał dłonią deski, żeby wleść na górę.